Kochani, chcę was poinformować o czymś, co zmienia diametralnie spojrzenie na człowieka. Chcę was poinformować o tym, że psychika człowieka, jego charakter rozwija się wtedy, kiedy on jeszcze nie wie nawet, że jest człowiekiem, kiedy on nawet nie bardzo potrafi zrozumieć, co znaczy ja. Kiedy mówi o sobie, tak jak inni o nim mówią. Psychika człowieka rozwija się wtedy, kiedy jesteśmy bardzo małymi dziećmi. Nasza psychika się wtedy rozwinęła. I my mamy ogromny wpływ na innych ludzi, a szczególnie na dzieci, na ich psychikę. Nieprawdopodobny mamy wpływ, zanim ich psychika się rozwinie, ukształtuje. Jak idą do szkoły, to już jest dawno za późno. To oni są już dawno ukształtowani, są gotowi. I dlatego każda zmiana później jest dużo trudniejsza niż wykuwanie w granicie czegoś nowego. Dlatego informuję was. Kochani, nie próbujcie zmieniać swojej psychiki, bo to mozolne i nie daje to wyniku. Nie próbujcie zmieniać siebie. Po pierwsze się zaakceptujcie, po drugie się pokochajcie, a po trzecie zmieńcie swoje zachowanie ewentualnie. Zmieńcie swoje podejście do świata. To się da zmienić. Myślenie da się zmienić. Psychiki się nie da zmienić. Cech charakteru się nie da zmienić. One są jak linie papilarne. I dlatego informuję, kochani. Nie róbcie czegoś takiego jak zmienianie siebie. Nie zmieniajcie się. Wy jesteście w gruncie rzeczy geniuszami. Jesteście geniuszami, bo wtedy, kiedy się kształtowała wasza psychika, to byliście geniuszami. A potem zapomnieliście. I dlatego moja propozycja. Przypomnij sobie, że jesteś geniuszem. Udowodnione jest, że 97% ludzkości w wieku poniżej 3 lat jest genialna. Kiedyś byłeś genialny i wróć do tego, bądź znowu genialny. To cię też mówię, ty też bądź genialna. No, kochani, wszystkiego dobrego z okazji wakacji. No. I tego na rozum, nie na zdrowie.